Cześć! W dzisiejszym odcinku poznacie średniaka marki Honor, czyli Honor Magic 5 Lite 5G. Intro! Do testów dostałem sam telefon, więc niestety nie pokażę Wam zawartości pudełka, jakie otrzymacie kupując ten model. What's in the box? Ale jak czytamy na stronie producenta, w zestawie znajdują się ładowarka, silikonowe etui ochronne, a na ekranie będzie od razu naklejona folia ochronna. Budowa dzisiejszego bohatera wygląda bardzo atrakcyjnie. Szczerze mówiąc, podoba mi się bardziej od ostatnio recenzowanego Honor 70, a to ze względu na ciekawe rozmieszczenie tylnych aparatów. Telefon sprawia wrażenie urządzenia z wyższej półki za sprawą wielkiego, niemalże bezramkowego ekranu i lustrzanych plecków. W praktyce jednak obudowa jest super śliska i mocno się brudzi, przynajmniej w wariancie czarnym. Co do tylnych aparatów, to prezentują się nieziemsko, ale trzymając telefon horyzontalnie, ciężko ustrzec się przed zabrudzeniem ich soczewek. Plecki i ramki wykonane są z plastiku, a frontalne szkło to wzmocnione szkło, ale nie Gorilla Glass czy też Panda Glass. Plusem Magic 5 Lite jest bardzo niska waga telefonu, wynosząca tylko 175 gramów, przez co prawie nie czuć go w dłoni. Telefon nie posiada oficjalnej certyfikacji IP, ale powinien być odporny na zachlapania, o czym świadczy uszczelka ochronna na tapce SIM. W górnej ramce znajdziemy czujnik światła i mikrofon. Prawa ramka to dobrze ułożone przyciski głośności i odblokowania. Lewa ramka jest pusta, a na dole mamy tackę na dwie karty SIM, drugi mikrofon, USB typu C i głośnik mono. Co do jakości jego pracy, to jest podstawowa, dźwięk jest donośny, ale wydaje się mocno spłaszczony. Do rozmów na głośno mówiącym jest ok, natomiast do słuchania muzyki trochę odpada. Po designie drugim mocnym punktem w Honor Magic 5 Lite jest ekran. To 6,7-calowy AMOLED z maksymalnym odświeżaniem 120 Hz. Prezentuje bardzo ładne i żywe kolory, próbkowanie dotyku jest na poziomie 300 Hz, czyli jest to już jakiś ukłon w stronę graczy. Jak sami zauważyliście, ekran jest zakrzywiony, co osobiście bardzo lubię, ale wiem, że jest sporo przeciwników takiego rozwiązania. Maksymalna jasność wynosi 800 nitów, czyli zapewnia dobrą widoczność treści w słoneczne dni, chociaż nie pogardziłbym jaśniejszym wyświetlaczem. W ekranie znajduje się szybki i precyzyjny czytnik linii papilarnych, lecz jak dla mnie jest położony odrobinę zbyt nisko, aby w pełni wygodnie z niego korzystać. W kwestii wydajności jest naprawdę świetnie. Procesor w tym modelu to Snapdragon 695. Jeśli spojrzymy na benchmarki, to Honor Magic 5 Lite 5G jest pozycjonowany w towarzystwie niesłynących super wydajności smartfonów. Natomiast podczas korzystania z niego ma się poczucie obcowania z bardziej zaawansowanym modelem. Prawdopodobnie dzieje się to za sprawą dobrze zoptymalizowanego oprogramowania, bo działanie systemu, jak i prędkość otwierania się aplikacji zaskakują szybkością, a w grach możemy ustawić najwyższe ustawienia graficzne, ale już z nie najwyższym frame rate'em. Podczas grania nie zauważyłem spadku wydajności, a to co mnie najbardziej zaskoczyło, to tylko delikatne nagrzewanie się obudowy. Wsparciem dla procesora jest w recenzowanym egzemplarzu 6 GB pamięci LPDDR4X. RAM jest wsparty dodatkowo 5 GB pamięci wirtualnej. Pamięć wewnętrzna ma 128 GB UFS 2.2, gdzie na nasze pliki przypada 89,5 GB. Szkoda, że nie możemy rozbudować sobie pamięci kartą microSD. Jeśli potrzebujecie więcej miejsca, to na rynku jest dostępna wersja 256 GB z 8-gigową pamięcią RAM. Natomiast wydaje mi się, że jest ona poza polskiej dystrybucji, więc ja nie lubię ryzykować takich zakupów, bo mogą być problemy z gwarancją. Bateria w Honor Magic 5 Lite ma aż 5100 mAh, czyli więcej niż większość smartfonów na rynku. Dzięki dobremu zarządzaniu energią telefon potrafi wytrzymać na jednym ładowaniu do 2 dni, natomiast przeważnie będzie to 1,5 dnia przy średnio intensywnym użytkowaniu. Ładowanie jest jedynie kablowe i z mocą 40 W i zajmuje godzinę i 15 minut. W kwestii łączności mamy dwuzakresowe Wi-Fi, Bluetooth wersji 5.1, obsługę sieci 5G i NFC do płatności zbliżeniowych.
Co do oprogramowania, to powiem krótko, że Honor Magic 5 Lite póki co wciąż śmiga na Androidzie 12 z nakładką Magic UI 6.1. W zasadzie tylko w jednym momencie ubolewałem nad brakiem nowszego oprogramowania ze względu na słabo widoczny widget przełączania się między aparatami. Od razu też dodam, że podobnie jak w Honor 70 brakuje widgetu do szybkiej zmiany rozdzielczości i klatkarzu przy nagrywaniu filmów. Aby je zmienić, musimy trochę się naklikać. Przechodzimy do aparatów i zaczynamy od bardzo dobrego obiektywu selfie. Jest to 16-megapikselowa matryca ze światłem 2.4. Zdjęcia, jakie wykonuję, są bardzo dobrej jakości. Odwzorowanie barw jest poprawne, podobnie jak i szczegółowość i kontrast. Efekt bokeh działa precyzyjnie, natomiast brakuje tu bardziej rozbudowanej funkcji makijażu, a jak panowie sami się przekonują, na wielu pierwszych randkach jest on powszechnie używany przez płeć piękną. Ale to było seksistowskie. Nie no, faceci pewnie też korzystają. Stay in your lane. Przechodzimy teraz na tył i zaczynam od górnego obiektywu na osi Matrix. Jest to słabiusieńki obiektyw do zdjęć makro o rozdzielczości zaledwie 2 megapikseli. Efekty jego pracy, jak sami widzicie, nie są zbyt ciekawe. Po lewej mamy 5-megapikselowy obiektyw ultraszerokokątny o świetle 2.2. Ciężko wyprodukować nim nawet niewyśmienitą, ale po prostu dobrą fotografię. Zdjęcia są często zaszumione, jest niska szczegółowość i wąski zakres dynamiki. Przy pochmurnej pogodzie kolory stają się mocno sprane. Obiektyw po prawej to główny aparat z 64-megapikselową matrycą i światłem 1.8. W trybie domyślnym otrzymujemy 16-megapikselowe zdjęcia, ale jest opcja użycia pełnej matrycy, jeżeli chcemy mieć dużą szczegółowość. Jeśli chodzi o ten aparat, to zdecydowanie potrafi zrobić ładne zdjęcia z żywymi kolorami, dobrym kontrastem i rozpiętością tonalną. Ale potrzebuje do pracy dobrych warunków oświetleniowych, bo przy gorszych potrafi mocno zmiękczać zdjęcia, co widać chociażby po sierści Lexi. Tryb nocny działa słabo, zrobienie zdjęcia trwa około 5-6 sekund, a efekty to głównie ziarno i szumy. Na bazie głównego obiektywu mamy też cyfrowe przybliżenie, które wygląda zadowalająco aż do 4-krotnego przybliżenia. Niestety przy maksymalnym, czyli 10-krotnym przybliżeniu widać już dużo zniekształceń. Podobnie jak w Honor 70, taki tutaj powiększenie większe od 2-krotności otrzymujemy, nie wiem jak to poprawnie nazwać, ale rozwierając dwa palce na ekranie, co jest uważam mało wygodne. W kwestii filmów możemy nagrać je maksymalnie w rozdzielczości Full HD z 30 klatkami na sekundę. Filmiki mają lekko spraną kolorystykę, chociaż jak sami widzicie, praca stabilizacji nie jest tragiczna, mimo że jest jedynie elektroniczna. Przy mocniejszych stąpnięciach obraz lekko smuży, ale nagrania w bezruchu są akceptowalne. Przybliżenie maksymalne jest 8-krotne i cofa nas w erę jakości obrazu jak w pierwszym Game Boy Color. No dobrze, pora na podsumowanie i zaczniemy od zalet Honor Magic 5 Lite, a są to świetny design, bogata zawartość pudełka, bezramkowy ekran ze 120 Hz odświeżaniem, stabilna i błyskawiczna praca telefonu, dobra wydajność w grach, obsługa sieci 5G, dobre zdjęcia z aparatu selfie, bardzo duża bateria. Skoro są zalety, to mamy też i wady, czyli plastik fantastic, czyli plastikowe plecki i ramki, czytnik linii papilarnych jest odrobinę zbyt nisko, starszawy Android 12 i niedopracowana aplikacja aparatu, brak slotu kart microSD, rozczarowująca praca tylnych aparatów. Słuchajcie, ta recenzja mogła trochę wybrzmieć, że to nie jest fajny telefon, ale ja właśnie uważam trochę przeciwnie, że jeżeli nie zależy nam na super jakości fotografii, ale na bardzo szybkim działaniu telefonu, bardzo dużej baterii, i żeby fajnie wyglądał, bo to jest naprawdę atrakcyjny wizualnie telefon, no to chyba macie nowy sprzęt dla siebie. A jeżeli zależy wam naprawdę na dobrych zdjęciach, to no ja bym poszukał raczej czegoś innego. I to by było tyle na dziś. A teraz lajkujcie, subskrybujcie, wbijajcie na Insta, widzimy się już wkrótce. Cześć!